Do organizacji, które głośno chcą pokazać swój sprzeciw wobec ataku na świętego Jana Pawła II, dołączają górale i Związek Podhalan w Polsce. W tę sobotę z ich udziałem odbędzie się marsz w Nowym Targu. Górale mówią o wierności wobec Ojca Świętego. Między nami powstała ta relacja w charakterze przyjaźni, a przyjaźń zobowiązuje. Kim bylibyśmy dzisiaj, gdyby w imię ataku mediów, wolnego hejtu, odstąpili od tej przyjaźni? Jaka byłaby nasza wartość górali? Jan Paweł II zostawił po sobie dzieło. Czyny, działania, sama osoba jest właściwie częścią narodowego naszego dziedzictwa. Czy my dziś bylibyśmy godni uklęknąć tak, jak my klękali, kiedy my się dowiedzieli, że ojciec święty umiera? Tak, jesteśmy tego godni. I jesteśmy wierni. Od krzyża Giewontu idzie dziś przesłanie. Święty Jan Paweł II był świętym i na wieki wieków tak został.